Siemano! Jadę sobie trochę wolną gumę potrenować. Dawno nie byłem. No bo co, zimno, kurde, nawet się jeździć ostatnio nie chcę, jak tak zimno dzisiaj ze szkołdera. Powoli maszynę dogrzeję, zanim dojadę. A co, a youtuberzy się połamali? I tak to, kurde, jest, trzeba uważać trochę. Że jeszcze ja czego nie zrobił, bo w ogóle filmów nie będzie. Krzysiu to już dawno coś tam z nogą zrobił. Enduro opa, łapa oczywiście po kopalni złamana, może niedługo wyjedzie, ale kto wie. No a Paweł to ostatnio zaś coś z nogą zrobił. Także wszyscy youtuberzy połamani, kurde, ja nie wiem jak to jeżdżą. Trzeba rozsądnie o 30 na godzinę, więcej nie. No ale kurna, tak zimno jest, o jest moja polanka, nie wiem czy nie jest mokro, ale chyba nie. No po mokrym to wiecie jak jest. Rękawiczki sobie kupiłem ostatnio. Musieli je w sklepiku. Na zimę w końcu się dorobiłem, bo tamte to już wszędzie były podarte. A fajne, bo są dłuższe, tamte były dotąd. No i po prostu zimno tu było, zawsze o, wystawało coś. A te fajnie wchodzą pod spód. No i jeszcze jeden plus, że grubsze są na zimę w sam raz. Bo te zwykłe to są z materiału, to wiecie jak jest. Także w końcu się dorobiłem, kurna, za hajs z YouTube'a. O, i pojechał. Dobra, no to co? Bez gadania. Zaczynamy, nie? Trening. No pierwsza próba, nawet ładnie. Opona nowa to się nie uślizguje na trawie, to fajnie można sobie poćwiczyć. Idzie lepiej, coś jak tam kiedyś przyjeżdżałem. No ale wiadomo, to nie jest to, bo za rzadko. Wow! Ale bym poszedł na plecy. Już mi prawa noga uciekła, nie mogłem zahamować. Broja jest. Jedynie w dresach, kurna, podarty przyjechał. Rękawiczki nowe, natomiast spodnie założyć to w dresach, ale na roboczo nie chciało mi się już przewierać. Ja sobie tak startuję, że lekkie wciśnięcie lak, no i hop, sprzęgło puszczam, bez jakiegoś szarpania sprzęgłem, tylko tak w miarę płynnie sprzęgło i on już sam wstaje. Bo ktoś mnie tam ostatnio pytał, jak to ćwiczę. Lekkie wciśnięcie lak, pochylam się do przodu i hop, i puszczam sprzęgło. I trochę gazu, o. Trochę gazu i puszczam, o. O. Tylko zawsze mnie ciągnie na tą lewą stronę przez nogę. A teraz ładnie, prosto nawet. Hamulec ścisnąłem. Kurde, chciałem położyć lewą nogę na tym, ale... Światełki w KTM nie działają, pierwsza awaria. Brak świateł. A, już teraz ładnie. Dobra, chwila przerwy. Pierwsza awaria, brak świateł, bo... Przycisk do gaszenia mi nie wychodził i nadal nie wychodzi. A tak to no KTM, nie wiem ile tam, 25 godzin, 28 od nowości. No widzieliście jak na początku wyglądał, a jak teraz wygląda. No ale to wszystko kopalnia i hałdy, kamienie, ciągnięcie go po ziemi. No ale to tylko plastiki, lekko porysane, a tak to wszystko wzorowo. Oponkę sobie zmieniłem już ostatnio. Także no, maszynka się super sprawuje. Nic przy tym nie trzeba robić. Przychodzi wypad, nie myślę nawet, tylko myślę, żeby mieć paliwo. I ten, no i oczywiście zaraz wam pokażę, o czym jeszcze trzeba myśleć, nie? O filterku.
po kopalni ostatnie, jedna kopalnia, wymyć airboxa. Ładnie też jest ważne. Łańcuch tak samo, wymyć z piasku, nasmarować. Dobra, nic, próbujemy dalej. O kurna, nabiegło. Ale kółeczko ładne. Nie miało być kółeczko, ale... Ale ładne, bez gazu było kółeczko. Wow. Tak mi się jeszcze nie zdarzyło. Kurde, już się czuję ten punkt, no czuję ten punkt. Tylko no ciężka maszyna i bardzo mnie na boki ściąga, to jest to. I tak samo mam na kole jadąc. Nie mam problemu jechać bez prędkości, ale mam problem, żeby jechać prosto. Myślę, że na kołach supermoto też by było inaczej. Masakra, łapa prawa mnie boli tak już, że tracę kontrol. Spróbuję z dwóch nóg na stopkę i też go poderwać tak prawie z zerowej prędkości. Kurna, trochę się boję. O kurde, no to już trzeba uważać. O! Ale może teraz to by było dobre na właśnie ćwiczenie, żeby mieć obie nogi na podnóżkach. Żeby pamiętać o hamulcu, nie? No ale też spoko ćwiczenie może być. Bardzo jest ciężko wystartować prosto. Ale powiem wam, że spoko. Muszę tak zacząć ćwiczyć właśnie z dwie nogi na podnóżkach trzymając. O właśnie, o to chodzi, kurde. Kurde, ale przerypane jest, bo jak już wolno bardzo jadę, dwie nogi mam, to kierownica mi chodzi prawo-lewo, nie? Jak startuję, to od razu mnie zaczyna ściągać, jak miałem prosto kiery. Kurde, ale muszę tak, jeszcze tak nigdy nie próbowałem. Teraz musiałbym się właśnie na takie coś przerzucić, mi się wydaje. Wow, 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 po łapach dostałem. Zawieszenie mi. Ale żem opadł teraz na koło. 36,9 godziny, to okłamałem was. 37 godzin od nowości. No, kurczaki, to jeszcze godzina i zmiana oleju chyba. Nie pamiętam ile. Jeszcze zrobimy sobie rundkę po asfalcie. Taką szybką. Tylko nie za daleko, bo zimno. No i to jest to, kurna. Zero prędkości. Na trójeczce, a maszyna się trzyma. Kawałek asfaltu, żeby był, no trochę dłuższy to. Kurde, luks. Możemy to jeszcze na trawie spróbować. Kurde, najlepsza chyba guma jaką miałem na trawie. No i może na asfalcie też. Jeszcze bym ciągnął, jakby nie koniec drogi. Ale prędkości nie było, a guma była piękna, tylko bardzo taka szarpiąca, nie? Ale przynajmniej czuć ten balans. Właśnie fajnie sobie po takim treningu na łące wyjechać na asfalt na chwilkę. To wtedy już mamy takie podniesienie, jest dużo łatwiej. Tak, zaraz wyjedziemy z podwórka i zaraz burt jest. Jeszcze jedziemy na kawałek jeden. Tam spróbujemy. Też weźmiemy sobie trójeczkę może.
Anny, bez prędkości, trójeczka. Zostawcie za tą gumę suba na kanale i wbijcie sobie na Shopa MX, tam też lajka zostawcie. Także szybkie cięcie i widzimy się w garażu. No i hop, jesteśmy w garażu, jeszcze się nie rozebrałem. A super rękawiczki, powiem wam, nic nie zmarzły łapki. Przygotowania na zimę idą, o to wam chciałem pokazać. Może do KTM-a przystawię, tylko nie o wydech. Będzie porównanie. Dętka już gotowa, ta dętka ma z 20 lat. Także jak tylko zima, śnieg spadnie, to będą kuligi. W tamtym roku widzieliście, na oponie robiliśmy takiej z 30, ale opona ciężka, nie to samo. Stawiała opory, a to będzie szło jak masakra. No to jest mi do kasku. Tylko no nie wiem jak z koniem, bo koń złamał rękę, znaczy enduro opa, a zawsze ciągnął. No ale jak nie wykuruje się, a śnieg spadnie, to coś tam się wymyśli. Ale może się mu uda i zresztą co mu się nie uda, nawet ze złamaną ręką wyciągnął pewnie kulik. Także fajna dęteczka, co? Jeszcze gdzieś tu powoli, jak się tak na dzień zostawi, powietrze schodzi, bo już łatek jest narąbanych tyle. Ale co się dziwić, jak na 20 lat to pojeździ się, zawsze można dopompować, a jeszcze może gdzieś tam pokleję, bo dopiero co ją znalazłem, leżała na zewnątrz tyle lat i w sumie to nic jej nie jest. Także czekamy na śnieg. Dobra, i to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pamiętajcie subika zostawić. O, coś tu syczy. Poklejcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.